Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tuż przed I wojną światową na przedmieściach miasta Oświęcim wzniesiono baraki dla robotników sezonowych. Polskie władze dopiero po 1918 przekształciły go w koszary wojskowe. Późną wiosną 1940 na polecenie Himmlera koszary przekształcono w obóz koncentracyjny. Komendantem obozu został Rudolf Franz Ferdinand Hess. Niewinne początki obozu nie zapowiadały niesławy, jaką kompleks okrył się w późniejszym okresie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie podjęto decyzję o włączeniu Auschwitz do systemu obozów zagłady, lecz pierwsze eksperymenty z cyklonem B przeprowadzono na jeńcach radzieckich pod koniec lata 1941 roku. Pierwszą komorę gazową zainstalowano na terenie obozu na jesieni tego samego roku. Dopiero po podjęciu przez nazistowskie władze decyzji o rozszerzeniu masowych mordów na wszystkich europejskich Żydach, Auschwitz zyskało swą mroczną reputację. Liczba ofiar KL Auschwitz przez lata stanowiła przedmiot dyskusji historyków. Badania i szacunki, które przyjęto na początku lat 90. XX wieku, które obowiązują do dziś, to około 1 miliona Żydów, 70 tysięcy Polaków, 21 tysięcy Romów, 14 tysięcy radzieckich jeńców i 12 tysięcy innych grup. Thank you.
dziecięcy. Cyklon B na bazie cyjanowodoru był stosowany głównie do odwszawiania odzieży więźniów. Obozem, w którym użycie cyklonu B na ludziach było najbardziej rozpowszechnione, był KL Auschwitz. Ze względu na łatwość ulatniania się i związaną z tym możliwość przypadkowego zatrucia, cyklon B dostarczono do obozu w szczelnych metalowych puszkach. Do ich otwierania stosowany był specjalny przyrząd, którym w bieczku puszki wybijano otwór. Blok 10 pełnił funkcję baraku medycznego. To w nim Józef Mengele przeprowadzał straszne eksperymenty na bliźniętach, a Karl Klauberg wykonywał zabiegi sterylizacji na Żydówkach i Romkach, wstrzykując kobietom do macicy kwas.
Na placu śmierci, oddzielającym blok 10 od bloku 11, dokonywano egzekucji. W piwnicach baraku przeprowadzono pierwsze eksperymenty z cyklonem B, mordując na przełomie sierpnia i września 1941 roku 600 jeńców radzieckich i 250 chorych więźniów, głównie polskich Żydów. Dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung ärgern und damit das Sieg des Judentums.